Muzyczny Kram. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Muzycznego Kramu. Dzisiaj jest nieziemsko. Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej na wystawie Davida Lynch'a Silence and Dynamism. To ostatnie dni wystawy, która jest w Toruniu. Tak, słuchacze, nasi widzowie kochani, to jest niesamowite, że światowe gwiazdy wystawiają swoje prace w Toruniu. Co ciekawe, na Facebooku moja koleżanka, która mieszka w Londynie, napisała: muszę wracać do mojego rodzinnego miasta, ponieważ Lynch wystawia w Toruniu. Nie w Londynie, tutaj właśnie, w Toruniu. Słuchajcie, klimat jest nieziemski. Wiecie, jaki David Lynch stwarza klimat i atmosferę. Ale to jest program muzyczny, Muzyczny Kram. I muszę powiedzieć, że Lynch również skomponował i napisał kilka płyt, które są światowego formatu wydawnictwami. Ostatnie wydawnictwo z 2013 roku, The Big Dream, można zakupić już w sklepach na całym świecie. Także jest to artysta wszechstronny, fotografia, scenarzysta, reżyseria, malarstwo, ale i muzyka. Także sięgnijcie po jego wydawnictwa muzyczne, bo to bardzo inspirujące i ciekawe wydarzenie. Powoli schodzimy na ziemię, a przenosimy się do Hard Rock Pub Pamela, gdzie niedawno spotkaliśmy się z Mariuszem Michałowskim, frontmanem i showmanem inowrocławskiej grupy AWE. Inowrocław to silny ośrodek muzyki progresywnej, muzyki alternatywnej. Przypomnę, że już w latach 90. Organizowane były koncerty w ramach Ino Rock, gdzie grały m.in. toruńskie zespoły jak Tortilla Flat, Stainless, włocławski Rivendell oraz debiutujący wówczas zespół Deep River, który zmienił nazwę na Quidam. Takie nazwiska jak Zbigniew Florek, Rafał Jermakow czy Maciej Meller, który gra dzisiaj w zespole Riverside, tworzyły tę wspaniałą scenę. Dzisiaj Mariusz Michałowski jest kontynuatorem tej wspaniałej idei i powiedział nam kilka wspaniałych rzeczy o swojej grupie, o swojej przyszłości muzycznej, o AWE. Zapraszamy na fragment koncertu i rozmowę z showmanem Mariuszem. Jesteśmy w Hard Rock Pub Pamela w Toruniu, a moim gościem jest Mariusz Michałowski z zespołu AWE. Cześć Mariusz. Słuchaj, jesteście w krótkim czasie drugi raz w Toruniu. Co jest w tym mieście, że tak często jesteście i gracie koncerty w Pameli? No to, że tu gramy, to jest jak gdyby za sprawą prób dotarcia do tego klubu, który znamy niejako z tego, co tutaj preferuje, jakie tu grają zespoły, co tutaj się dzieje. I nasza muzyka i dotarcie do tego klubu udało się tak to zaprezentować się, że możemy tu występować i zagrać swoją muzykę. I bez namysłu popatrzeć w słońce. Z latarni niebios zaczerpnąć moce. I być gotowym wrócić na drogę, w pełni świadomym zdeptać koronę. Pełen wewnętrznej siły wolności, kto mi zagrozi, połamie kości. A ty, kochanie, płynie w me ramiona. Przed nami życia niełatwa droga.
przed nami czeka dobro i zło. Trzeba nam wygrać którąś ze stron. I w końcu poczuć, co to jest wolność. Równocześnie pozostać jednością. Wiem, że jesteście znani i to krąg fanów jest coraz większy, ale są pewnie osoby, którzy nie znają waszego jeszcze zespołu. Powiedz coś o AWE. No na pewno dużą drogę musimy pokonać jeszcze, żeby była większa publiczność dla nas, żeby była większa słuchalność, oglądalność. Co mogę powiedzieć o AWE? AWE w wielkim skrócie to nasza muzyka płynąca z nas. Jak gdyby pomysł i zamysł był konkretnie mój, ale udało mi się przyciągnąć do tego zespołu wspaniałych muzyków, bez których by to nie mogło funkcjonować tak, jak funkcjonuje. No i działamy, cieszymy się tym przede wszystkim, mamy z tego radość. Uważamy, że robimy dobrą robotę i jest to przede wszystkim szczere, nie jest jakieś zamierzone mocno, płynie to naturalnie. Tak. Wiem, że powstaliście w 2015 roku, jesteście z Inowrocławia. To dobry punkt dla zespołu, gdzie zespół wchodzi w trzylecie. Macie 3 lata swojej działalności. To jest energia, pasja, cały czas coś, co was napędza. Scena inowrocławska to bardzo dobra scena. Tam powstał Deep River, Quidam. Czy kontynuujecie te dobre tradycje? No byłoby nam miło, jeśli ktoś by uznał, że je kontynuujemy. Myślę, że patrząc na to, co się dzieje na rynku w Inowrocławiu, rzeczywiście jest tam sporo. No jest kilka zespołów, które działają prężnie i potrafią się zorganizować i wyjść poza ściany salki swojej dzięki swojej muzyce i też umiejętności działania na dzisiejszym rynku, który nie jest łatwy, bo jednak samo się nic nie dzieje, nic nie przychodzi. No właśnie, a jak widzicie siebie na tle polskiego rynku muzycznego, bo osiągnęliście już wiele w tak krótkim czasie, byliście w Trójce u pana Kaczkowskiego, Marka Wiernika w RDC. Jakie macie wyzwania na 2018 rok? Wyzwania są, one płyną cały czas naturalnie. No na pewno będzie wyzwaniem pokazanie nowych piosenek, które robimy. Jest już ich sporo, mamy 3 nagrane studyjnie, kolejnych 8 czeka na wejście do studia, gdzie chcemy to pozamykać w taką strukturę, żeby brnąć do drugiej płyty i wtedy te drogi, które mamy otwarte dzięki pierwszej płycie, tym samym kanałem, że tak się wyrażę, puścić kolejne piosenki i próbować jak najszerzej po prostu wychodzić do publiczności, bo jednak tam, gdzie nasza muzyka dociera, mamy bardzo przyjemne zwroty. Takie, że to się podoba, wszystkie stacje, gdzie tam jakoś próbujemy do nich dotrzeć, bardzo chętnie to puszczają z dobrą opinią. Też nie baliśmy się z pierwszą płytą, że tak powiem, wyruszyć do recenzji zawodowych, niezależnych, gdzie nikogo nie znaliśmy. Jest to w pewien sposób no, taka odwaga, ale jesteśmy już dorosłe chłopy i przyjmujemy na klatę krytykę, aczkolwiek okazało się, że średnia jest 7,5 na 10 ze wszystkich tych, to bardzo nas to cieszy i motywuje do pracy. Wszystko to, co czujesz, za twarzą się mieści, w głębi twojej głowy, w wilgotnej przestrzeni. Meurum, meuruma,
impuls ci wysyła. Masz się teraz zaśmiać, czy łzy masz z oczu wylać. Wszystko to, co czujesz, za twarzą się mieści. Wewnątrz twojej głowy, wilgotnej przestrzeni. Neuron do neurona, impuls ci wysyła. Masz się teraz zaśmiać, czy łzy masz z oczu wylać. Wszystko to, co czujesz, za twarzą się mieści. W głębi twojej głowy, wilgotnej przestrzeni. Inny przy to twierdzi, że wszystko w sercu nosi. Dla mnie jest to pompa, co krew tylko przenosi. To inny chętnie doda, że w sobie duszę ma. A ja się grzecznie pytam, a dowód na to masz. To nie jest takie proste, co w głębi człowieka siedzi. Na zewnątrz fajny kostium, a w środku może śmieci. Black, 30 września 2016 ukazała się wasza debiutancka płyta. Powiedz, z perspektywy już 2 lat prawie, że jak oceniasz ten materiał i co zamierzacie zrobić, aby pójść o krok dalej? To wszystko poszło tak dosyć zgrabnie i szybko. Dostaliśmy też dotacje. Dzięki też, mogę tak chyba to ująć, współpracy z Darkiem Kowalskim, który jest właścicielem miejsca właśnie, w którym jesteśmy, Pameli. Pomógł nam troszeczkę też wypromować tą płytę, która jest dostępna też w sklepach internetowych, jakże i w sklepach fizycznych, że tak powiem, można do kupienia w Empiku czy w innych takich marketach, gdzie jest muzyka. A z nową muzyką, jak będziemy działać, no już są 3 piosenki w sieci i mają bardzo dobry odzew. Właśnie dzisiaj się dowiedzieliśmy, że piosenka Rewolucja wchodzi na składankę jednej z rozgłośni radiowych, gdzie wśród chyba 180 zespołów 19 jest na płycie. Także jest to dla nas sympatyczne. Gratulacje, to dziękuję. Wspaniała wiadomość dla widzów Muzycznego Kramu. Jesteśmy pierwsi, którzy o tym mówimy, także super. A powiedz o inspiracjach. Jakbyście mieli nagrać na przykład cover jakiegoś zagranicznego wykonawcy, to jaki by to był utwór? Zagranicznego cover? O matko, to duża zagadka, bo polskiego na jeden się rzuciliśmy. Jest w sieci Raz Dwa, Manamu, w naszej takiej zupełnie przekierowanej wersji. Falowanie i spadanie, falowanie i spadanie, ruch magnetyczny.
wiem, że mocno jesteście osadzeni w idei, że śpiewamy tylko w języku polskim. Czy to pomaga? Czy chcecie, aby was identyfikowano tylko z tym językiem? Czy są jakieś jeszcze ustępstwa, że może się zdarzyć w waszym repertuarze tekst angielski na przykład, czy niemiecki, czy francuski? Nie, jedziemy po polsku. Wydaje mi się, że zgrabnie mi się pisze te teksty po polsku. Lubię je śpiewać właśnie i odczuwać wrażenie, które zdarza się naprawdę, że ktoś mówi, że wysłyszał, o co chodzi, że jest to o czymś, lub na przykład jest dyskusyjny piosenka Diamenty, która była w zamyśle właśnie. Właśnie, chciałem tu poruszyć, bo tam wysłyszałem fajny tekst. Budka suflera laską się podpiera, kombi to zombie, Lady Punk pijana. Czy będzie jakaś zmiana, tak? Czy oczekujecie, czy chcecie zrobić jakąś rewolucję muzyczną, Mariusz? Szczerze powiem, szczerze to nie. Nie, po prostu, bo to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dla mnie rewolucją jest to, że każdy dzień, w którym się dzieje na przykład tworzenie muzyki lub granie jej, to jest dla mnie już rewolucja. Aha. Bo jest to przemianowanie dnia na coś, co kocham, lubię. Super. I jest szczere, więc naprawdę zawsze się marzy. Więcej by się chciało, no jasne, to nie ma sprawy. Chętnie bym siedział też teraz w Seattle w takim klubie, ale oczywiście... Ale siedzimy w Pameli i też jest dobrze. Jest bardzo dobrze, wręcz jest naprawdę wspaniale. To jest dla nas szczęśliwa sytuacja i tym się kierujemy. Żadnej rewolucji nie chodzi. Rewolucją będzie, jak dokona się druga płyta i... Może pójdzie, że pójdzie ona szerzej, spodoba się bardziej. To będzie rewolucja dla nas. Nie zależy mi na sławie, na gazetach, TV także. Lasków leszy i wywiadu. Ważne, że mamy hejtujący paru. Tak więc dzisiaj dla waszego dobra. To ode mnie łaska hojna. To mój głos do waszych uszu. Byś do hejtu nabrał animuszu. Maryla, ledwie żywa. Suflera, o laskę się opiera. Kombi to zombie, Lady Punk pijana, idzie teraz zmiana. Ja wam życzę, aby umocniła waszą pozycję druga płyta bardzo, bardzo i liczę na to, że ogólnopolski wybuch będzie na maksa. Co zagracie w Pameli? W Pameli mamy przygotowany set... Najże 11 piosenek. Zagramy piosenki z pierwszej płyty, jak i te, które są już nagrane na nową, ale te, które są jeszcze nie są studyjnie nagrane, zaprezentujemy je, uznajemy, że są fajne, ciekawe. Już je gdzieś tam sprawdzaliśmy. Dobry był odzew. Myślę, że teraz też tak będzie. Zapytam jeszcze na koniec o jedną sprawę. Współpracujecie z toruńskim Eklektikiem. To jest jakaś dłuższa współpraca? To jakiś projekt na przyszłość? Czy to jest jakby towarzyszące waszej karierze? Znaczy towarzyszące na pewno. To jest przede wszystkim bardzo fajny zespół. Bardzo dobry zespół z historią. Ludzie gdzieś jakby, to powiem takim językiem, kto kliknęło. Coś kliknęło, zaczęliśmy rozmawiać, współpracować. Udało się zorganizować kilka wspólnych koncertów i tak to idzie cały czas w tą stronę. I zapewne jeśli będzie pojawiać się jakaś droga wspólnego grania, jak gdyby staramy się uzupełniać, znając rynek, że można podając sobie rękę współpracować i cieszyć się wspólnie, bo ciężko w tym świecie, jak się tak głębiej zanurzyć, to jest czasami dziecinne zazdrości, jakieś chętnie by się komuś podłożyło nogę, a tutaj jest zupełnie sytuacja odwrotna i się dobrze dzieje. Poza tym bardzo fajny zespół, bardzo fajny. Zgadza się, potwierdzamy. Eklektik, świetna ekipa, Jurka. Mariusz, pięknie ci dziękuję za rozmowę. Życzę wielu, wielu wspaniałych grań na scenach polskich, europejskich, światowych. Dzięki piękne. Dzięki, przyjmuję to do siebie, przyjmuję to w całości do siebie i trzymam również za to kciuki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Już
od przedszkola. Do naszych głów się dostać, mówią co jest najlepsze, którą czytać bajeczkę. W szkołach prowadzą dalej tempo indoktrynację, a jak się już zmęczyłeś, chemiczną zjedz kolację. Stop! Ja teraz mówię, podnieśmy pięści w górę. Czas już na rewolucję, świadomość bierze górę. Czas już na przebudzenie, niech pójdą w ruch kamienie. Tak, to ja do was mówię, czas już na rewolucję. Granic nam nastawiali, religii nas stwarzali. Za pracę w ich fabrykach karmią hamburgerami. Krowy już mają chipy, czekać nie będzie długo, aż pod ich chorym prawem też nam je zafundują. Dość! Ja teraz mówię, podnieśmy pięści w górę. Czas już na rewolucję, świadomość bierze górę. Czas już na przebudzenie, niech pójdą w ruch kamienie. Tak, to ja do was mówię, czas już na rewolucję. Zastanów się przez chwilę, czy pragniesz być maszyną, czy chciałbyś, aby w tobie strumień wolności płynął. Proszę przypomnij sobie, kiedy ostatni raz podniosłeś w górę głowę, by dotknąć wzrokiem gwiazd. Dość! Ja teraz mówię, podnieśmy pięści w górę. Czas już na rewolucję, świadomość bierze górę. Czas już na przebudzenie, niech pójdą w ruch kamienie. Tak, bo ja do was mówię, czas już na rewolucję. Na rewolucję.